lesie sąsiadującym z osiedlami Jaroty i Pieczewo od początku lutego prowadzone są prace gospodarcze. Mają na celu uporządkowanie drzewostanu, usunięcie uszkodzonych drzew, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi i regulację składu gatunkowego tego kompleksu leśnego. W latach poprzednich prace prowadzone były w innym rejonie i miały związek z budową obwodnicy Olsztyna. I z racji tego, że nie chcieliśmy w jednym czasie prowadzić i wycinki związanej z budową drogi, a także tutaj z typowymi pracami pielęgnacyjno-hodowlanymi, gospodarczymi, leśnymi, no ten okres rzeczywiście został rozłożony. W jednym roku było obwodnica, w drugim roku my wchodzimy już rzeczywiście ze swoimi pracami. Prace pielęgnacyjno-hodowlane spowodowały zamknięcie leśnych ścieżek, w tym popularnej ścieżki Zazdrość. Przebywanie w lesie jest obecnie niebezpieczne, o czym informują tablice rozmieszczone wokół kompleksu leśnego. Ja chciałbym zwrócić uwagę nawet na to, jak ja jestem w tej chwili ubrany, a to jest związane właśnie z tym niebezpieczeństwem, jakie jest wynikiem tych prac. Czyli mam na sobie kask, mam kamizelkę odblaskową, tak żeby mnie było widać z daleka, żeby ktoś, kto wykonuje te prace, czyli firmy zewnętrzne, które świadczą usługi Lasom Państwowym, mogły widzieć, że ktoś się zbliża. Drwale wyposażeni są w sprzęt ochronny, uniemożliwiający szybką ocenę zagrożenia dla osób postronnych, przebywających w pobliżu w momencie prowadzenia prac. Największe niebezpieczeństwo stwarza upadające drzewo. Chciałbym zwrócić uwagę, szczególną uwagę dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, jeśli słyszą taki dźwięk jak my w tej chwili, żeby zachowali szczególną ostrożność. Bo jest to związane właśnie z usuwaniem drzew i w tym momencie, jeśli podejdziemy zbyt blisko, grozi nam naprawdę ogromne niebezpieczeństwo. Termin prac został wybrany nieprzypadkowo. Jest to bardzo przemyślana decyzja. My żeśmy specjalnie czekali do początku lutego z decyzją, kiedy mamy wykonać pracę, ponieważ był okres ferii zimowych, nie chcieliśmy w ten okres zamykać tego lasu. Ferie zimowe się skończyły i od razu od poniedziałku, bodajże 4 lutego, przystąpiliśmy tutaj do tych prac. Jest to też okres zimowy, żeby nie zakłócać i przyrodzie i ptakom, które tutaj, ale także ze względu na to, że ten ruch przede wszystkim i te odwiedziny okolicznych mieszkańców w tym okresie nie są za duże. Także okres, w którym wykonujemy te prace, jest jak najbardziej tutaj przemyślany. Przedstawiciele Nadleśnictwa Olsztyn zapewniają, że prace zostaną ukończone do końca kwietnia, a teren będzie uporządkowany, tak by w maju mieszkańcy okolicznych osiedli mogli korzystać z dobrodziejstw lasu. W niedalekiej przyszłości planowane jest także zagospodarowanie terenu wokół ścieżki Zazdrość poprzez umieszczenie przy niej elementów małej architektury umilających pobyt w lesie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv